Siema mordeczki, z tej strony Człowiek Artysta, witam was dzisiaj z Ursynowa, jestem niedaleko stacji Ursynów i chciałbym wam pokazać miejscówkę, którą odkryłem zupełnie super turbo mega przypadkiem. To co? Zaczynamy! Zobaczcie, jestem tutaj niedaleko metra Ursynów, tu znajduje się taki pawilon handlowy, tak wygląda okolica, zobaczcie bloki, bardzo zielono, jak wiecie Ursynów jest bardzo zielony, a ja chciałem się skupić na w tym budynku, który mieści się koło takiego parkingu. To co, żeby nie przedłużać, po prostu zaczynamy. Tutaj mamy wrzuta merda, High Sam Crew. Powiem wam, że będę zwiedzał tą okolicę, więc na pewno będzie więcej relacji. Tutaj mamy wrzut Riyama, pozdrawiamy Trójmiasto. Jeżeli chodzi o Riyama, naprawdę nie trzeba przedstawiać pana. Naprawdę sztos wrzuty. I lecimy dalej. Jak widzicie, tutaj jest sklep działający. Mamy wrzuta Merda, który również się tutaj wrzucił. Jakbyście chcieli kupić jakieś warzywa, owoce, jabłka i te sprawy, jak najbardziej możecie tutaj wbijać. Zobaczcie, to jest taka fajna płaskorzeźba, stara. Lecimy dalej. Tak wygląda okolica. A my jesteśmy na ulicy Wiolinowej 15 i lecimy dalej. Lecimy. Tutaj mamy szybkiego wrzuta. Tu wchodzimy w taką wnękę i mamy pracę Niebieski Robi Kreski. Pozdrawiam cię mordeczko serdecznie. Ostatnio bardzo fajną akcję zrobiliście z remontami, jeżeli chodzi o wlepki. Wlepki mógł zrobić każdy na wystawę, była skrzynka, puszka w galerii koloru, gdzie każdy mógł wrzucać po prostu swoje prace i Niebieski z grupy Remonty zrobili wystawę wlepek, która wyszła naprawdę zajebiście. Przy okazji odbył się też koncert. Charakterystyczny styl Niebieskiego. Zobaczcie tylko na te oczy, czy te oczy mogą kłamać. Lecimy dalej. Lecimy, panowie. Ja się zaraz spóźnię, bo jestem ustawiony na super akcję. Ale muszę najpierw nagrać dla was materiał, żebyście zobaczyli, co tu się po prostu wyprawia. Tutaj mamy pracę Merda. Znowu. I na górze kolejną. Niestety nie wiem, kto jest autorem, jeżeli wiecie, możecie napisać w komentarzu. Ale zobaczcie, bardzo charakterystyczny styl. Kaczor Donald. Muszę się osunąć trochę. I lecimy dalej. Zastanawiam się, czy więcej jest tutaj takich miejscówek, jeżeli chodzi o wrzuty. HiKSM NS non-stop. Mam jeszcze bardzo dużo relacji, których po prostu ostatnio nie montuję, ponieważ wybaczcie, ale naprawdę nie mam czasu. Mam naprawdę dużo ostatnio warsztatów, jeżdżę po całej Polsce i prowadzę warsztaty z różnych dziedzin sztuki, od graffiti po kolaże, po malowanie płyt winylowych, po malowanie naklejek pociągów, więc naprawdę trochę tego jest, więc musicie mi wybaczyć,
ale po prostu musi coś się zgadzać, a ja muszę zarabiać trochę kasy na ruchy, więc po prostu jest trochę opóźnienie z tymi relacjami. No i tu mamy jeszcze pracę. Muszę uważać, bo są kałuże. O kurczę, słońce trochę wali. Stricte, to jest też praca merda. Spróbuję może z tej strony zrobić podejście. O tak. I świeci słońce. I tak to mniej więcej, moi drodzy, wygląda. Zobaczcie, jakie kałuże tutaj w Warszawie padało ostatnio. Słuchajcie, okazało się, że jeszcze na budynku obok jest jeszcze kilka prac, więc je po prostu wam pokażę. Tutaj mamy takie kulfony. Tu mamy już dopracowaną pracę. A my lecimy dalej. Lecimy. Jak zobaczcie, wszędzie jest zielono. Naprawdę, Ursynów jest naprawdę pięknie, jeżeli chodzi o takie akcje. Oprócz wielkich molochów są też naprawdę zielone strefy. Tu mamy Trap Shopa. Shop bardzo dużo wrzuca swoich wlepek, widać się wszędzie. Ja mieszkam na Woli, bardzo dużo tego widzę, jeżeli chodzi o wlepki. Tu musimy zejść z takiej rampy. I tu mamy następnego wrzuta. My lecimy dalej. To jest sklep komfortu. Jakaś rampa stara. I śmigamy. Jakaś dostawa. Myślałem, że ktoś do mnie mówi. Dzień dobry. Powiedziałbym sia mordo. Tu mamy srebro. Zobaczcie, jaka soczysta trawa. Tak wygląda okolica. Ciocho. Jeżeli chcielibyście, żebym skręcił jakąś miejscówkę, znacie jakieś miejscówki, które chcielibyście mi podklepać, cały czas do was mówię, że możecie po prostu podsyłać. Na pewno, jeżeli będę miał czas, to ją skręcę. I tu znowu mamy pracę niebieskiego. I tak to wygląda, mordeczki. To było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą relację. Dziękuję, że ze mną byliście. Życzę wam udanego dnia. Pozdrawiam, człowiek artysta. Elo.